Mafie, służby, losze, szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Minęła XD20. W dzisiejszym odcinku posłuchamy o podatkach, o Orlenie, a dokładnie prezesie Orlenu, pani Obajtku. Ale dzisiejszy odcinek zaczniemy od sobotniego odcinka, a później przejdziemy do wczorajszego odcinka. Sobotni odcinek trwał jedyne 15 minut, ponieważ była po nim przedstawiana ramówka TVP na tegoroczną wiosnę. Jeszcze przed początkiem odcinka chciałbym Wam przypomnieć o portalu Letyshops, który jest partnerem tego odcinka, którego możecie użyć do tańszych zakupów na przykład na Allegro. Czemu wspominam o Allegro? Ponieważ jak miesiąc temu zapowiadałem, na Dzień Kobiet zakupiłem lampki, które idealnie nadadzą się na prezent, z których zysk zostanie przeznaczony na wynajęcie profesjonalnego studia do nowej serii. I od dzisiaj, specjalnie dla moich widzów, cena spada z 43 zł do 36, a przy użyciu wtyczki Letyshops dostaniecie nawet 2% cashbacku na Wasze konto. Link do rejestracji znajduje się w pierwszej linijce opisu. Zapraszam. Proszę Państwa, no, słuchanie tych głupot po prostu powoduje, że człowieku się wątroba wywraca. No, wszystkie podatki płaci konsument, żadnych podatki nie płaci producent, nie tylko VAT-u. Jeżeli Państwo mówicie, że trzeba obniżyć podatki, a jednocześnie PiS się chwali, że zdarł z ludzi o 60 miliardów w VAT-ie więcej i nikt nie potępia PiS-u, tylko mówi, tak, dobrze zrobicie, żeście zdarli te 60 miliardów więcej, prawda? No, przecież to jest jakiś nonsens kompletny. Porównujemy się, że jesteśmy najlepiej w Unii Europejskiej, a to jest problem z trupiarnią. Unia Europejska to jest skansen. Problem się z jakimiś przodującymi krajami, z Nigerią, z Brazylią, z Chinami, z Tajwanem, no z kimś takim się porównujemy, a nie z Unią Europejską. To jest trup. Unia jest trupem. Pamiętajmy o tym. I w ogóle trzeba, jeżeli coś trzeba zrobić w tej chwili, na tej chwili, to trzeba przede wszystkim zlikwidować całą walkę z koronawirusem. Trzeba zlikwidować wszystkie lockdowny i tak dalej. Pod sąd postawić tych, którzy zrobili te lockdowny. To jest bardzo ważne, żeby stanęli przed sądem ci, którzy polską gospodarkę sparaliżowali. Ja zresztą podałem do prokuratury pana ministra Szumowskiego za to, co zrobił Polakom, za to, że zginęło 60 tysięcy Polaków więcej, niż gdyby rząd nic nie zrobił. No? I to trzeba zrobić. Pod sąd tych ludzi, którzy robili lockdowny, zamykali nam gospodarkę i nie tylko gospodarkę. Całe życie społeczne. Wyrwano dzieciom życie. Wszystko, to całkowicie niepotrzebnie. Pamiętacie Państwo, jakśmy rok temu mówili, w Brazylii ludzi umiera? Polska w tej chwili dogania Brazylię. Za 3-4 dni Polska przegoni Brazylię w liczbie śmierci na głowę mieszkańca. A oni nie robili żadnych lockdownów. One były całkowicie zbędne, a nawet szkodliwe. Również, no dobrze, ale pan się do tego apelu nie przyłącza o nietankowanie na Orlenu. Czy pan się jednak przyłącza? Ja uważam, że to jest spółka Skarbu Państwa. Uważam, że to jest spółka nas wszystkich, Polaków, bo to jest skarb narodowy, można powiedzieć. Czy na pewno Skarb Państwa ma większość w Orlenie? Otóż nie. Skarb Państwa ma jedyne 27% udziału w tej spółce. Dlaczego więc Skarb Państwa chce stracić większość udziału w spółkach, w których ma większość, sprzedając je Orlenowi, na przykład PGNiG, Lotos czy Enea, w których mają kolejno 78%, 53% i 51%? Ja się do tego ogólnie apelu nie przyłączam, ale będę patrzył na ręce, co pan Obajtek robi dzisiaj w Orlenie, co będzie skupywał i jak ceny będzie podnosił, bo faktycznie ceny na Orlenie przed przyjściem pana Obajtka nie były wysokie. Natomiast w tej chwili te podwyżki są rażąco wysokie i to jest bicie po portfelu zwykłych Polek i Polaków. I to mnie najbardziej boli, że w taki sposób pan Obajtek, rzekomo menedżer, jak słyszę, dotknięty przez boka, jak mówił prezes Kaczyński, w taki sposób drenuje portfele Polek i Polaków. A przecież jak narodowy, to powinien być dużo tańszy. Tak miało być. A okazuje się, że proszę bardzo, tutaj ceny w górę. I to 30%. No jednak to jest chyba wolny rynek i firmy mogą te ceny jakoś kreować. Chyba że pan proponuje, by na jakimś stałym poziomie te ceny ustalić odgórnie. Czy pan doskonale wie, na co te podwyżki idą? Między innymi na zakup gazet, między innymi. No nie wiem, no też zobaczymy, do budżetu chyba trafiają, prawda? Co widzieliśmy przed chwilą na wykresie i to nie jest fikcja, tylko zobaczymy, dane zobaczymy na co, finansowe na co spółki. No dobrze, ale jeszcze jeśli chodzi o posłów opozycji. Pana prezesa, bo rozumiem, że też do tego pan zmierza. Mam nadzieję, że zostanie to przez prokuraturę wyjaśnione, dlatego że pan poseł Sowa zwrócił uwagę na dziwne dochody pana prezesa z 2012 roku.
Dodatkowo jest sprawa śledztwa, która za czasów PiS-u została umorzona, więc no, jeśli pan No ale ma pan dotyka Orlenu, już wiedzę na to... ten temat, że to były badane kwestie już i prokuratura No ale, badała różne no, ale wątki i no to CBA dobrze, również. to jak to wszystko było badane, to może pan mi powiedzieć, skoro jeśli pan na przykład zarobił Ja tego nie 185 badałem, bo tysięcy, znam tylko, no to ja, wiem to tylko, że prosta, służby się proste tym ma, zajmowały. prosty... Prosty model matematyczny panu podam. No jeśli ktoś zarabia w ciągu roku 185, to jak mógł wydać 900 tysięcy? Może pan mi powie, może pan Nie wie wiem, jak. ja nie badałem Ja tego, nie wiem. panie pośle. Skoro piszemy, a no to ja panu pokazuję, bo dokładnie pan poseł Sowa to pokazał, że ponad 900 tysięcy zostało wydane, a zarobił tylko 185. No po to piszemy te oświadczenia majątkowe, żeby transparentnie pokazywać wszystkie dochody i Jasne, wydatki. Natomiast oczywiście, że pan tak. prezes 2012 roku, no, zrobił to tak transparentnie, że się wszyscy zastanawiają, skąd miał nagle ponad 700 tysięcy w 2012 roku. I to powinno być wyjaśnione. To je, Mam nadzieję, że to. prokuratura z urzędu jednak. PiS jak to PiS, na pytanie nigdy nie odpowie, tylko zawsze omijająco będzie odpowiadał na te pytanie. W takim razie pan poseł Kownacki, jak pan się odniesie do tych informacji, zarzutów pana posła Jońskiego? Panie doktorze, kilka kwestii zostało poruszonych, niektóre z nich rzeczywiście bardzo ważne, dlatego że no, pan Joński z całym szacunkiem i sympatią do pana posła jednak wielkim ekonomistą nie jest, bo gdyby wiedział, jaka jest struktura przychodów na stacjach benzynowych, to dobrze wie, że powinien byłby wiedzieć, że dużą część z tych przychodów, większą część proporcjonalnie, stanowią właśnie sprzedaż różnego rodzaju produktów na stacjach benzynowych, a nie tylko benzyny. Dlatego też te produkty są stosunkowo relatywnie droższe, aniżeli na przykład w hipermarkecie. Mówimy o też to nie jest to, rzędu wiecie, 30%, panie, panie, nie są panie to produkty pierwszej potrzeby. Jeżeli ktoś chce rzeczywiście zaopatrzyć się taniej, to pójdzie do odpowiedniego sklepu i tam go nabędzie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, to jest bardzo ważne, jakie to są produkty. Czy to są produkty polskie, czy zagraniczne? I warto na to spojrzeć, jeżeli jesteśmy polskimi politykami odpowiedzialnymi za nasze dobra narodowe, ale także dla wpływy do budżetu państwa, bo przecież to, co wypracuje Orlen, to wpływa do budżetu państwa w różny sposób, poprzez podatki, poprzez dywidendy, ale także jeżeli kupuje produkty polskie i oferuje na swoich stacjach benzynowych polskie produkty, to ich producenci mogą zwiększać swoją zamożność, ale także podatki wpływają do budżetu państwa. Warto na to zwrócić i zobaczyć, jak ta zmieniła się ta struktura towarów i ile jest to produktów dzisiaj polskich, a ile było na przykład przed objęciem prezesury PKN Orlen przez prezesa Obajtka. Warto o tym pamiętać. To jest pierwsza kwestia. Druga sprawa to jest w ogóle to, o czym pan powiedział, o tej akcji Nie kupuj na Orlenie. Jest pewna mentalność wśród części polityków opozycji. Na szczęście pan poseł Joński do tego się z rozsądku, bo jest osobą rozsądną, nie zalicza. Otóż byle gorzej dla PiS-u, nieważne, że to będzie również gorzej dla Polski. To znaczy, ponieważ chcemy zaszkodzić prezesowi Obajtkowi, rzeczywiście to jest osoba kojarzona politycznie z Prawem i Sprawiedliwością, to niech to polskie dobro narodowe runie, niech upadnie, tak będzie najlepiej, bo my wtedy będziemy mogli powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość źle rządzi. No logika niebywała. No dobrze, panie Taki pośle, ale jednak padł zarzut, jedno że... Zdanie, panie... Jedno zdanie, Także proszę. Jedno zdanie, bo takiej niedojrzałości nie ma w żadnej cywilizowanej demokracji europejskiej. Jakby polityk tych francuski, czy niemiecki, czy angielski powiedział nie kupuj na mojej, na niemieckiej, czy francuskiej, czy na angielskiej stacji benzynowej, tylko na konkurencyjnej. Jeszcze Shell, to bardzo ciekawe, prawda, jaka to jest stacja. Zdecydowanie, panie pośle, właśnie o tym mówiłem od samego początku, ale jednak jeżeli pojawiają się takie zarzuty, że pan prezes Obajtek zarobił 150 tysięcy czy 180 tysięcy, a wydał 190 tysięcy. Nie, wydał 900 tysięcy, przepraszam. Takie informacje przekazuje poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. Zresztą Platforma Obywatelska zawiadamia prokuraturę w tej sprawie. To czy pańskim zdaniem takie wątki powinny być badane? Powinny zostać zbadane w tej sytuacji, w tym konkretnym przypadku? Oświadczenia majątkowe polityków i osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie są badane. I z tego co wiem, nie było żadnych zastrzeżeń do oświadczenia majątkowego prezesa Obajtka. Ja nie jestem rzecznikiem pana prezesa, ale mogę powiedzieć to odpowiedzieć w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że miał większy majątek zgromadzony rok wcześniej i dzięki temu mógł wydać, bo przecież nie wydaje się tylko pieniądze, które zgromadzi się w danym roku, ale także może w latach poprzednich, więc trudno mi się do tego szczegółowo ustosunkować, ale to jest w myśl zasady, na każdego jakiś bat się znajdzie, jakiś argument. Mam nadzieję, że spotka się to z odpowiedzią, nawet być może sądową i wtedy ci posłowie się zastanowią, czy można rozsiewać takie informacje.
Pewnie tak to się skończy, bo zarzut jest bardzo poważny. Teraz Paulina Matysiak z partii Razem, którą bardzo prywatnie szanuję. Od zawsze promuje podróżowanie pociągami i tego się trzyma. Ale posłuchajmy także o samochodach parlamentarzystów. Przejdę do pani poseł Pauliny Matysiak. Pan poseł Śmiszek z Lewicy również wrzucił reklamę, bo tak to trzeba nazwać, stacji benzynowej Shell. To jest koncern brytyjsko-holenderski, o ile mnie pamięć nie myli. Zachęcał do, nie wiem, kupowania tam różnych produktów i mówi, że to jest najlepsza stacja benzynowa w Polsce. I szczerze mówiąc, ze zdziwieniem, nie tylko z powodu reklamy, którą był ten tweet, przyglądałem się temu, co pan poseł napisał, ale też historia tego koncernu Shell jest niesamowita, szanowni państwo, bo ten koncern jest oskarżany między innymi o finansowanie wojen domowych, handel bronią, współpracę z reżimami wojskowymi, niszczenie środowiska. Shell należy do grona firm, które osiągnęły zyski na wojnie w Iraku. Koncern otrzymał tam licencję właśnie na wydobycie. Szereg jeszcze innych kwestii. Kwestia też sytuacji w Nigerii. Różne wątki również z wydobyciem związane i tego, jak to wydobycie wyglądało. I teraz polski poseł promuje ten koncern i nie ma w tym nawet poczucia żadnej żenady. Jak pani poseł Matysiak odbiera to zachowanie? No powiem krótko, no wydaje mi się, że tego rodzaju zachowania, tego rodzaju, no nie wiem, pseudoreklamy we własnych social mediach nie przystoją parlamentarzystom. Myślę, że tak samo jak nie przystoi nawoływanie do bojkotu polskich spółek w kontekście w ogóle zakupów na stacjach benzynowych. No myślę, że ja nie jestem tutaj ekspertką, nie tankuję, nie posiadam samochodu. Myślę, że tym, czym kierują się kierowcy, wybierając stację benzynową, na której się zatrzymają, najczęściej jest właśnie cena paliwa, najczęściej jest dogodne miejsce w drodze, nie wiem, do pracy czy do miejsca, do którego ktoś jedzie. Myślę, że tutaj cena kawy ma zdecydowanie drugorzędne znaczenie. Ale jeżeli już bawimy się w reklamowanie środków transportu, to ja tutaj zachęcam do korzystania po prostu z transportu publicznego. Zachęcam do korzystania z pociągów, do transportu niskoemisyjnego, co naprawdę jest bardzo ważne, bardzo istotne w kontekście także nadchodzącej katastrofy klimatycznej, o której też w ostatnich dniach mnóstwo aktywistów, aktywistek mówiło, protestowało także w Warszawie, ale nie tylko w innych miastach. I tu uwaga oczywiście do posła Dariusza Jońskiego. Panie pośle, z Łodzi do Warszawy są świetne połączenia kolejowe. Mało tego, w tych pociągach kupi pan kawę, myślę, że w mniejszej cenie niż na stacjach Orlenu. Co ciekawe, Inicjatywa Polska to jest partia w Sejmie, która według danych Sejm Watch i także Mam Prawo Wiedzieć, według oświadczeń majątkowych, to politycy, posłowie tej partii mają najdroższe samochody. A najtańsze, za chwilę pan poseł z Konfederacji zabierze głos, najtańsze mają politycy Konfederacji, najstarsze przy okazji. Ale najlepsze za to. Być może tak, ale naprawdę... A najmniej samochodów mają posłowie partii Razem, jak już się tutaj przerzucamy tymi statystykami. Ja mogę, panie redaktorze, powiedzieć, panie redaktorze, że dość często, nie zawsze, to prawda, ale dość często korzystam z pociągu relacji Łódź-Warszawa, bo jest świetne połączenie. Mogę tylko żałować, że pomimo remontu tego torowiska cały czas ten pociąg nie jedzie w takim czasie jak jeszcze przed wojną, gdzie Lux Torpeda jechała poniżej godziny. Godzina 20 oczywiście akceptowalny czas, dobry, bardzo dobrze się jeździ. Bo czasami, kiedy się zostaje do późna w nocy, to nie ma już połączeń, więc to jest jedyny problem jakby. Jeszcze co do tych aut, panie pośle. Inicjatywa Polska ma 5 posłów, zgadza się? Ma. I mediana wartości samochodów waszych posłów to jest 90 tysięcy złotych. No ja mam... Później drugi wynik to jest 62 tysiące i to jest Lewica Razem. Ale tutaj rzeczywiście, jak pani poseł powiedziała, tych samochodów no jest tam
bardzo Lewica niewiele. w całości, ponieważ posłowie partii nie wiem, Razem muszę... Ale też widzę to dane jedna osoba z jakby tylko dla Lewicy, tak? W sensie Lewica Razem, bo to są, jest też podział na konkretne ugrupowania i jest na kluby. Rzeczywiście Lewica tych aut ma najmniej na osobę, na jednego parlamentarzystę, ale również mediana tych wartości samochodów jest bardzo wysoka. Jeśli chodzi o klub parlamentarny, jeśli chodzi o partię, którą jest na przykład Inicjatywa Polska, to partia, która jest na pierwszym miejscu, to jest właśnie Inicjatywa Polska, którą reprezentuje Dariusz Joński. A jeśli chodzi o Konfederację, to już tak dopełnię. Za chwilę też Prawo i Sprawiedliwość powiem. Konfederacja, średnia, mediana wartości samochodów, którzy posiadają politycy Konfederacji, to jest 28 tysięcy. I średnio są to auta prawie 12-letnie. Jeśli chodzi o polityków Prawa i Sprawiedliwości, to średnia wartość to jest 30, nie średnia, tylko mediana, najczęściej występująca wartość 32 tysiące blisko. Są to auta 9,5-letnie, więc nieco młodsze. Czas na Artura Dziambora, który wypomni o tym, co kiedyś mówił prezes partii rządzącej, że cena paliwa to w połowie podatki. No tak mówił, ale przez 5 lat nic z tym nie zrobił. No ale wróćmy do wątku głównego naszej dyskusji i do pana posła Dziambora. Jak pan ocenia tego rodzaju zachowania? Pan poseł Szłapka apelujący o to, by nie tankować na Orlenie, pan poseł Śmiszek, który, jak pani poseł Matysiak powiedziała, zachowuje się w sposób, który nie przystoi parlamentarzyście i reklamuje zagraniczny koncern paliwowy, który działa na terenie naszego kraju. Jak pan to z kolei ocenia? Tak, no po pierwsze, ja dzisiaj rano byłem z panem posłem Śmiszkiem w jednym z programów również i on tam mówił, że no, niefortunny był ten tweet i tam przepraszał, powiedział, że może niekoniecznie dobrze to wygląda. To po pierwsze. Po drugie, no nie wiem, czy panu Śmiszkowi zdążył już ktoś donieść, ale paliwo również tam na Shellu pochodzi jednak z Orlenu albo z Lotosu, w zależności od tego, z kim tam mają dograną sprawę. To dwa. Trzy, no my powinniśmy rozmawiać nie o jakiejś tam cenie kawy, bo tutaj pogrillował pan posła Jońskiego, sam się prosił zresztą, wysuwając takie argumenty, tylko powinniśmy porozmawiać o tym, dlaczego paliwo tyle kosztuje. I ja akurat tu, korzystając z tej chwili czasu, pokażę takie sobie zdjęcie. Tu państwo zobaczcie, oto jest Jarosław Kaczyński, który był w opozycji w 2013 roku i opowiadał tam o tym, że w cenie paliwa 5, tam 20 coś, połowa to są podatki, a druga połowa to jest koszt paliwa. I oczywiście jak Prawo i Sprawiedliwość przyjdzie i będzie rządzić, no to te podatki będzie likwidować. Nic tylko się cieszyć. Ja jako, że jestem miłośnikiem samochodów starych, amerykańskich, wysokolitrażowych, no to tym bardziej przyklaskuję wszelkim takim pomysłom jak obniżanie podatków, którymi obciążone jest paliwo. Natomiast no niestety tutaj pan redaktor na początku pochwalił prezesa Obajtka za jego genialne zarządzanie Orlenem i ogromne zyski. Ja nie powiedziałem, że to jest, że to jest pan prezes Obajtek. Ja tylko pokazałem dane, które są dostępne i one nie są, ten podział nie jest na prezesurę Obajtka, prezesurę innego prezesa na okres kadencji, tylko 8 lat poprzednich rządów i obecne rządy. Tyle. I jeszcze przy okazji na cenę baryłki ropy, o której się w ogóle nie rozmawia, bo lud nie rozumie kompletnie, na czym polega cena baryłki ropy i jaka jest zależność pomiędzy ceną baryłki ropy a ceną paliwa na stacji benzynowej, więc ja pokrótce tylko powiem. No myślę, że lud to rozumie. W tym momencie cena paliwa... Choć myślę, że powinniśmy mówić, że społeczeństwa, bo obywatele, ale to już... Proszę mi dać powiedzieć dwa zdania. Potem pan będzie dalej pytał może. Mamy w tym momencie cenę paliwa na poziomie prawie 5 zł przy cenie baryłki ropy około 65 dolarów, a gdy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów za czasów poprzedniego tego rządu, te słynne 8 ostatnich lat, to też cena ropy i paliwa, benzyny koszt była w okolicach 5-5,50, ale wtedy baryłka kosztowała ponad 100-110 dolarów. Więc to, że ceny na polskich stacjach nie spadają przy tak niskich cenach w tym momencie baryłki ropy, to jest po prostu zwyczajne zdzierstwo i to jest zdzierstwo nie. A to jest jedyny koszt paliwa? Kwestia ceny ropy, czy są jeszcze jakieś inne?
Nie, no oczywiście, że są inne, ale jednak jest to dosyć najbardziej taki podstawowy, bazowy koszt istnienia stacji benzynowej. Cała reszta, bardzo podobało mi się to, co pan Kownacki powiedział, że no umówmy się, proszę państwa, że przecież wiadomo, że tam stacje benzynowe, no to nie żyją tylko z tankowania, tam jeszcze z wielu innych rzeczy. Gdyby tak rząd PiS-u był konsekwentny i na przykład zastosował się do tego prawidłowego jak najbardziej wywodu pana ministra, co do kin, które zostały otwarte w taki sposób, że można siedzieć co drugie miejsce, a jeszcze poza tym nie wolno sprzedawać popcornu, coli, tam nachosów i tak dalej, a przecież wiadomo, że w kinach ogromny zysk się ma właśnie na tym, że co drugi klient albo co trzeci klient weźmie właśnie ten popcorn, tę kolę przepłaconą ogromnie i na tym te kina zarabiają, a nie na biletach na filmie. Także no... Bądźmy konsekwentni. Niestety nie wygląda to wszystko kolorowo. Oczywiście akcja kampanijna, reklamowa pana posła Śmiszka absolutnie negatywna jednostronnie, no chyba, że dostał za to jakieś pieniądze, ale biorąc pod uwagę to, że przeprosił dzisiaj w telewizji rano w programie ze mną, to po prostu rozumiem, że mu się wypsnęło. Mogło mu się wymknąć, chociaż załączył swoje zdjęcie. Nie wydaje się, że to napisał przez przypadek. Bardzo dziwna akcja, ponieważ ja tankuję tam, gdzie jestem po drodze. No mam akurat Orlen pod domem, więc najczęściej odwiedzam Orlen. Ale na przykład jak jadę do teściów, to nie wiem, po drodze mam Lotos czy BP, no to zahaczę o to, jeżeli potrzebuję. To nie jest kwestia tego, że mam swoją ulubioną stację. A jasne, no w trasie to tak nie czasami nie ma wyboru i się tankuje po drodze po prostu. Chociaż ja staram się jednak wybierać polskie stacje, takie mamy, więc warto z tego korzystać. Szanowni Państwo, szanowny Panie Pośle, wspomniał Pan, że zastanawia Pana cena benzyny, paliw w Polsce, skoro baryłka ropy tanieje i jest znacznie tańsza niż kiedyś. No ale w którym państwie Unii Europejskiej te ceny są znacznie niższe niż w Polsce na przykład? Znowu Pan idzie w porównywanie się, no to w którym państwie mamy tak, że te ceny mają, powiedzmy, one są wyższe w porównaniu z zarobkami, bo to w ten sposób powinniśmy porównywać. Ile my jesteśmy w stanie kupić litrów za naszą najniższą krajową czy średnią krajową? I ja tutaj muszę zaznaczyć, ja pamiętam taki czas, kiedy Jarosław Kaczyński, jak był premierem, za pierwszym razem, tam jak był pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości, to była taka śmieszna akcja, że Jarosław Kaczyński powiedział, że on pójdzie negocjować z prezesem Lotosu, prezesem Orlenu ówczesnym, obniżenie cen paliw. I pamiętam, jak opozycja wtedy śmiała się z tego, że to jest przecież jakaś kompletna komedia, że prezes partii idzie negocjować ceny, ale okazało się, że to się da, że prezes partii rządzącej, premier polskiego rządu, jak powie prezesowi Lotosu i Orlenu, słuchaj, obniżasz mi tu o 50 groszy, to natychmiast te ceny spadają. I teraz może tak będzie. Nic tylko trzymać kciuki za pana. Pan poseł Kownacki, widzę, macha do nas i chciałby się chętnie odnieść. Panie pośle, to jak te negocjacje wyglądały? Albo będą tak, wyglądać? Bardzo dziękuję, bo pan poseł Dziambor świetnie, i to gratulacje i podziękowania, świetnie podsumował te 5 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. To jest laurka dla nas rzeczywiście. W roku 2013 zapewne, ja tak bardzo szybko to policzyłem, więc to mogą być pewne błędy, można było za tą minimalną pensję kupić bodajże około 180 litrów paliwa. Zaznaczam, tak przeliczyłem pi razy drzwi, o ile pamiętam. Dzisiaj można 2 razy więcej, więc rzeczywiście trzeba to porównywać. Co można było kupić za czasów Platformy Obywatelskiej? Co można kupić za czasów Prawa i Sprawiedliwości, a do tego jeszcze bym dodał, że panie pośle, pan świetnie pokazuje to zdjęcie, tylko pan nie dodał na przykład, jakie były ceny dolara w roku 2013, tam średnia była około 3 zł, więc jak się policzy 5,50, a dzisiaj 5 zł i jeszcze obniży, przeliczy kurs dolara i wie, jak zbudowana jest cena ropy na stacji benzynowej, czy benzyny na stacji benzynowej, to już wtedy odpowiedź jest i naprawdę tutaj nie ma jakiegoś hachermachery, nikt dzisiaj nie zdziera z Polaków pieniędzy, tym bardziej, że jak to zostało tu powiedziane, w porównaniu z naszą zachodnią granicą cały czas ceny benzyny w Polsce są konkurencyjne. Pan poseł Dziambor coś mówił, ale nie słyszeliśmy. Nie, mówiłem, że jest podatek drogowy wprowadzony przez Prawo i Sprawiedliwość, jest podwyżka akcyzy. Natomiast można by podziałać naprawdę w tym temacie. Można by odciążyć jednak trochę Polaków używających paliwa na co dzień. No to jest ale przyzna pan, że można dzisiaj więcej paliwa kupić niż 8 lat temu. Dużo więcej. Ale to nie o to chodzi, żebyście ciągle porównywać z Platformą Obywatelską. Tak, rządy Platformy Obywatelskiej były beznadziejne. Zgadzamy się z panem ministrem tutaj. A teraz zróbmy wszystko, żeby było lepiej, a nie porównywać się wiecznie do tego beznadziejnego rządu. Jest lepiej, dwukrotnie lepiej.
Tylko problem polega na tym, że za 2 lata może być zmiana władzy i ci, którzy rządzili w 2015, mogą wrócić do władzy, a wszystko za sprawą koalicji 276. To wszystko jest, jest możliwe. Że takie coś jest? Podziwiam. Pan poseł Joński się śmieje, czyli nie ma. Rozumiem, że nie ma takiego pomysłu. I odcinek zakończy poseł Prawa i Sprawiedliwości, który będzie mówił o obniżonych podatkach, o kwocie wolnej od podatku, a później przyjdziemy do Artura Dziambora i zakończymy ten odcinek. To już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Dzięki wielkie za oglądanie. Sprawdźcie linki w opisie do Leti Shops, a także do aukcji z lampkami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Prowadziła do tego, że ludzie młodzi do 26 roku życia w ogóle podatku nie płacą. Więc jak stają politycy Koalicji Obywatelskiej i tego nie widzą, to jaką oni mają wiarygodność? Żadną. Jeżeli pan mówi o kwocie wolnej od podatku czy obniżeniach podatków, to przypomnę CIT, PIT, kwota wolna od podatków, te punkty zostały zrealizowane, bo dzisiaj jest kwota wolna od podatku 8 tysięcy złotych w określonym przedziale finansowym. Zostały także inne podatki obniżone, ale ja niczego wielkiego po tym pseudokonferencji Platformy Obywatelskiej nie oczekiwałem, szczególnie jak tam ekspertem ekonomicznym Platformy Nie widzi pan żadnych sensownych rozwiązań, panie pośle? O to pytałem. Nie ma tam żadnych sensownych rozwiązań? Panie redaktorze, to, czy to jest lista życzeń. Oczywiście niektóre z nich mogą być bardzo fajne, bardzo miłe, właśnie jeszcze zwiększenie kwoty wolnej od podatku czy obniżenie podatku VAT, tylko trzeba mieć właśnie chociażby źródła finansowania tych wszystkich założeń. One nie zostały przedstawione i muszę powiedzieć, ja jestem niebywale rozczarowany. Góra urodziła mysz. Po 5 latach bycia w opozycji Platforma Obywatelska, po roku ponad trwania pandemii, Platforma Obywatelska nie jest w stanie przedstawić spójnego programu, który byłby ich wizją państwa. Jest to wytnij i wklej od kilku innych partii politycznych skopiowane pomysły i próba tworzenia z tego swojego programu. No nie na tyle. Chyba wyborcy Platformy oczekiwali, liczyli na trochę więcej, tym bardziej, że ogromne pieniądze idą na Platformę Obywatelską, na ekspertów, którzy mogą być tam. Wszystkich, szanowni państwo, przelicytowała jednak Konfederacja, która jeśli chodzi o kwotę wolną, proponuje 12-krotność średniej krajowej. Dobrze mówię, panie pośle, to pytanie do posła Dziambora? Tak, dziękuję. Research jak najbardziej. Jak to sfinansujecie? Jak do tego doprowadzić? Chociaż ja jestem akurat oryginalnie to z partii Korwin akurat i ta partia jeszcze w poprzednich inkarnacjach swoich, czyli Kongres Nowej Prawicy, a jeszcze wcześniej Unia Polityki Realnej, no my generalnie uważamy, że podatek dochodowy nie powinien istnieć, ale jesteśmy świadomi tego, że nie da się tego zrobić z dnia na dzień, dlatego to podwyższanie kwoty wolnej od podatku jest pewnym krokiem do przodu. Tutaj jeszcze jedna rzecz. Tylko jak to zorganizować? Jak do tego doprowadzić? No przecież to jest gigantyczny koszt dla budżetu, prawda? Oczywiście, panie redaktorze. Podobnie jak 13. emerytura i 14. emerytura, to są gigantyczne koszty. To są prawie 25 miliardów złotych łącznie. A koszt podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 12-krotności najniższej krajowej, nasi eksperci wyliczyli na około 45-50 miliardów. Tylko że przy tym podwyższeniu tej kwoty wolnej od podatku emeryci zyskaliby o wiele więcej niż ta 13 i 14 razem wzięte, bo co miesiąc mieliby podwyżkę o 200-300 zł emerytury swojej, która dzisiaj jest obarczona podatkiem. O tym mówimy od bardzo dawna. Ale to nieważne. Zostawmy to, bo są jeszcze inne kwestie. Tutaj zostało poruszone też kwestia progów podatkowych. My w ogóle o tym nie rozmawiamy, dlatego może... Ja rozmawiam o tym często. Zacznijmy tę dyskusję. Pani Pola Matysiak tutaj powiedziała o progach podatkowych wizji partii Razem, które są kompletnie absurdalne, bo tam oni mają 75% dla najbogatszych, jakiś totalny odlot. Natomiast my mamy w tym momencie te 17, ponieważ jest... To jest akurat nieprawda, ale myślę, że pan Dziambor na pewno po programie doskonale usiądzie przed komputerem i zrobi research tego, jakie te progi ma i o czym mówi dokładnie. Podatkowy w tym momencie wpadają już prawie 1,5 miliona Polaków. Jak on był wprowadzany, to on miał był przez 300 tysięcy. Tak, dla tak zwanych najbogatszych był wprowadzony. Teraz nie można powiedzieć, że z 16 milionów czynnych zawodowo Polaków, 1,3 miliona to są najbogatsi. Tak naprawdę to, że ten próg podatkowy nie jest podwyższany równolegle z podwyższaniem najniższej krajowej, czyli z podwyższaniem i średniej krajowej, no to jest po prostu kolejny sposób na ściąganie podatków. Tym razem od klasy średniej, no bo to klasa średnia buduje tak naprawdę potęgę gospodarczą.